dobry. Witamy dzisiaj w Studio Wszechnicy pana profesora Grzegorza Gorzelaka, pracownika Euroregu, wieloletniego dyrektora tej jednostki na Uniwersytecie Warszawskim. I dzisiaj chcielibyśmy chwilę porozmawiać o polskiej samorządności. Od wielu dni, może nawet tygodni, mamy do czynienia trochę z takim festiwalem pochwały samorządu. Nie bez powodu, bo właśnie minęło 30 lat od ustawy samorządowej, a reforma samorządowa często uważana jest za główne osiągnięcie tych 30 lat transformacji w Polsce i na pewno nie bez znaczenia, nie bez powodu jest tak postrzegana. Żyjemy też w kraju o zdecentralizowanej władzy, nasza konstytucja już zawiera stosowne zapisy, już w swoim pierwszym rozdziale, potem następny duży rozdział o samorządzie. I można mówić o tym samorządzie w samych superlatywach, ale ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali w sposób trochę bardziej zrównoważony. Z jednej strony o tym, jakie są największe sukcesy, co się udało, ale też o tym, co można było zrobić lepiej, w tych warunkach oczywiście, w których przyszło działać samorządowcom. A co ważniejsze, chyba o tym, co teraz, jakie stoją wyzwania główne, rozwojowe, bo przecież one są zupełnie inne niż wtedy, kiedy ta samorządność polska się zaczynała. No, a ponieważ jesteśmy w Fundacji Wspomagania Wsi, to mam taką prośbę do pana profesora, żebyśmy szczególnie do tych terenów wiejskich i miejsko-wiejskich się odnosili w naszej rozmowie. Oddaję panu głos. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. No, lista pytań, problemów, które zostały poruszone w pierwszej twojej, bo jesteśmy na poimieniu, nie udawajmy, że będziemy do siebie mówić per pani. W wstępnym wprowadzeniu była ogromna. No, zacznę od tego. Od lat twierdzę, że są dwa filary polskiego sukcesu, bo niewątpliwie Polska odniosła ogromny sukces po roku 1989. To jest polski samorząd i to jest prywatna przedsiębiorczość. Problem polega na tym, że obydwa te zjawiska być może osiągnęły w pewnym momencie swoje apogeum, i od jakiegoś czasu widzimy, że są ograniczane przez władze centralne. Swego czasu, dawno jeszcze temu, jak pan były premier Tusk był wicemarszałkiem Senatu, występował u nas na seminarium i z ogromną szczerością przyznał, że rzeczywiście przedsiębiorczość jest ograniczana przez kolejne władze, kolejne rządy, być może największą skalą ta przedsiębiorczość cechowała się po tak zwanej ustawie Wilczka z 1989 roku. Podobnie widzimy teraz, że polski samorząd zaczyna być ograniczany, że obecna władza nie lubi czegoś, co nie jest bezpośrednio jej podporządkowane i na co nie ma bezpośredniego wpływu. I polska samorządność przeżywa niewątpliwie trudności dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, takie trudności instytucjonalno-polityczne, czy nawet ideologiczne, że od 2015 roku samorząd jest pozbawiany wielu najrozmaitszych uprawnień, wielu zadań, które do tej pory wykonywał. Również jest powszechna praktyka, ale to nie tylko ostatniej władzy, żeby na samorząd narzucać nowe obowiązki, nie bez towarzyszących im środków finansowych, czyli to powoduje pewien stres finansowy. No a ostatnio nasza pandemia, wspaniała koronawirusa, powoduje, że samorządność jest postawiona w jeszcze większych trudnościach, dlatego że ograniczana jest działalność gospodarcza, że ograniczane są wpływy podatkowe, budżetowe, cięte są, czy będą cięte finanse i tak dalej. Trzeba też na wstępie powiedzieć, że Polska ma spośród krajów postsocjalistycznych największy zakres decentralizacji.
polski samorząd w tej części Europy jest absolutnie najsilniejszy, mimo nawet tych ostatnich ograniczeń, i siła polskiego samorządu i rolę, jaką pełni w życiu publicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym, w świadczeniu usług najrozmaitszych, jest porównywalna z krajami o największym stopniu decentralizacji w Europie Zachodniej. No nie jesteśmy krajem federalnym, jesteśmy krajem unitarnym, czyli to oczywiście na tę gospodarność od dołu nakłada pewne ograniczenia, ale w ramach unitarnych krajów polska samorządność jest bardzo silna. Jak się przygotowywałem, czy zastanawiałem się na temat naszej rozmowy, to sobie pomyślałem, a zadajmy sobie pytanie, co by było, gdyby nie było polskiego samorządu? Też o tym myślałem. Co by było, gdyby Regulski z zespołem, a później Michał Kulesza z zespołem, robiąc drugi etap reformy, wprowadzając województwa i powiaty, tego nie zrobili. No mieliśmy kadłubowy samorząd, czyli coś, co się nazywało jednolitą władzą państwową. Być może w głowach obecnych naszych przywódców politycznych, administracyjnych, ten model jednolitej władzy państwowej, to znaczy takiej władzy, że władza centralna sięga do samego dołu i ma wpływ na wszystko, jest hierarchiczne podporządkowanie poszczególnych szczebli samorządu, może by do tego chciała doprowadzić. No ale od 27 maja 1990 roku, od pierwszych w pełni demokratycznych wyborów, które się odbyły w naszym kraju, ten samorząd zyskiwał na znaczeniu. Zmarła Zyta Gilowska, która się tym zajmowała, zrobiła takie obliczenie, że w pierwszej kadencji samorządu, czyli w ciągu pierwszych 4 lat, samorządy dodały 75% istniejącej infrastruktury komunalnej. Wodociągów, kanalizacji, dróg, gazu, prądu, no najrozmaitszych tego typu elementów. Czyli nadrobiło olbrzymie zapóźnienie. Odrobiło, to dzisiaj to zapóźnienie odrabiamy, ale gdyby nie było samorządu, to byśmy wyglądali no znacznie, znacznie gorzej. Znacznie gorzej. Nie tylko w warstwie materialnej, ale również w warstwie świadomościowej. To znaczy nie wiedzielibyśmy, że mamy wpływ na cokolwiek, bo musielibyśmy patrzeć na samą górę, co tam nasi szacowni przywódcy w poszczególnych ekipach nam oferują i co dla nas dobrego albo złego robią. To jest niezwykła zmiana mentalna, niezwykła zmiana społeczna, niezwykła zmiana polityczna. Jak się popatrzymy na kariery poszczególnych polityków szczebla centralnego, bardzo wielu z nich, wzorem trochę nawet francuskim, ma swoje korzenie samorządowe. Bardzo wielu posłów było wójtami, było radnymi, było burmistrzami, senatorów. To jest ta szkoła, która niewątpliwie powoduje, że politycy no, uczą się zarządzać. Bardzo mi się podobało, co pan senator Tyszkiewicz powiedział. Gdybym ja w Nowej Soli tak działał, jak działa rząd, to byśmy popadli w kompletną ruinę. To znaczy, te doświadczenia samorządowe często są o niebo lepsze, sprawność samorządu jest o niebo większa niż poszczególnych rządów i polityków szczebla centralnego. Samorząd jest szkołą życia politycznego. Samorząd powoduje, że mieszkańcy wiedzą, że coś od nich zależy. Im mniejsza gmina, tym ta świadomość jest większa. No, ja nie wiem, czy coś ode mnie zależy naokoło mnie na Mokotowie, w Warszawie, ale prawdopodobnie mieszkańcy niedużych gmin wiedzą, że mają wpływ, chociażby dlatego, że znają burmistrza, znają radnych, mówią: Józef Franek, Kasiu, załatwcie, pomóżcie, zobaczcie, co się dzieje i tak dalej. Czyli no ludzie wiedzą, że coś od nich zależy. Również przedsiębiorcy mogą znaleźć w samorządach, nie we wszystkich, ale wielu, partnerów, którzy im pomagają. Bardzo było... Do dziś to pamiętam, były burmistrz Biłgoraja, pan Oleszczak, jak zaczął być burmistrzem, a przedtem był nauczycielem, chodził do miejscowych przedsiębiorców, a Biłgoraj to jest taka kolebka przedsiębiorczości,
zagłębie przedsiębiorczości i mówił: słuchaj, co ci mogę pomóc i jak ci mogę przestać przeszkadzać. No ta postawa prawdopodobnie wśród wielu światłych burmistrzów do dzisiaj istnieje, bo pomagają przedsiębiorcom i starają się im nie przeszkadzać. Gdyby nie było tych województw, to prawdopodobnie miejsce Polski w układach globalnych byłoby słabsze. Mój były szef i w pewnym sensie były mentor, pan profesor Antoni Kupiński, już w 80-tych latach na początku mówił: polskie województwo musi być widoczne na mapie Europy. Marszałek musi być partnerem dla prezesa dużego koncernu. Marszałek nie zajrzy do każdej gminy, bo tam zagląda burmistrz czy wójt, ale marszałek jest odpowiedzialny za organizowanie życia gospodarczego na swoim dużym terenie. I znowu województwo, być może ich powinno być 12, no ale jest 16, jest tym organizatorem życia gospodarczego. A powiat, którego gminy, jak badamy te gminy od wielu już lat, ostatnio pytaliśmy się gmin parę lat temu, czy są za zniesieniem powiatów, oczywiście nie, dlatego że ten powiat załatwia bardzo wiele spraw, które są dla gminy za duże, a dla województwa za małe. Znowu powiatów może powinno być 150-200. No ale opór materii był taki, że Michałowi Kuleszy nie udało się zredukować liczby powiatów, to jak poprzednio profesorowi Kołodziejskiemu nie udało się zredukować czy sprowadzić mniejsze liczby rejonów administracyjnych w roku 1990. Ludzie jednak chcieli mieć swoją reprezentację na szczeblu tym ponadlokalnym i bronili tych najpierw rejonów, potem tych powiatów jak niepodległości. To też świadczy o tym, że ten powiat się wrył w świadomość. Zresztą trzeba pamiętać, że powiat ma 400-500 lat w Polsce. To jest najbardziej trwała struktura przestrzenna i granice powiatu, jak Państwo pewnie wiedzą, zostały wyznaczone możliwością dostępu od najdalszego miejsca w powiecie do miasta powiatowego konno i powrót w ciągu jednego dnia. No oczywiście ten sposób wyznaczenia granic obecnie jest absurdalny, ale w świadomości społecznej taka jednostka przestrzenna funkcjonuje od wielu stuleci. Musimy się z tym pogodzić. Nie wiem, czy odpowiedziałem na choć niektóre pytania, ale starałem się nawiązać. To ja bym chciała, bo bardzo ciekawy wątek wojewódzki, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tego wątku najniższego poziomu, czyli gminy i raczej właśnie w realiach takich małych gmin. Bo absolutna zgoda co do tego, że samorządowcy, pewnie nie wszyscy, ale olbrzymia większość są niezmiernie sprawnymi menedżerami i to życie lokalne, jeśli chodzi o infrastrukturę, ale też organizację szkolnictwa, tak, to co gminy zrobiły, żeby jakby postawić na odpowiednim poziomie naukę w gimnazjach, no i co niestety rząd im zdemolował. To wszystko prawda, 150% i senator Tyszkiewicz jakby wie, co mówi, mówiąc, że Nowa Sól wygląda tak, jak wygląda, bo jest zarządzana. Pamiętam, że Nowa Sól to była ruina i rozpacz u progu lat 2000. Trochę doprowadziła do tej ruiny niestety ówczesna Solidarność, która broniła zakładów przemysłowych, które musiały upaść, jak niepodległości upadły później z większymi skutkami społecznymi. To wtrąta Nowej Soli, bywałem tam wcześniej. Dobrze, ale ja muszę jednak małą łyżkę dziegciu wrzucić do tej beczki miodu, bo jednak często mamy do czynienia w tych gminach, które władze są apartyjne, tak? Tym się gminy szczycą, że wójtowie, burmistrzowie są wybierani z lokalnych komitetów i rzeczywiście tak jest, ale krytycy często mówią, a nie tylko krytycy, tylko uważni obserwatorzy, że te lokalne komitety zamieniają się w takie lokalne partie władzy. I to, co się dzieje w wielu gminach, następuje takie utrwalenie się tego
układu władzy, co niekoniecznie, po pierwsze niekoniecznie sprzyja rozwojowi, tak, bo obalić tę lokalną władzę jest niezmiernie trudno i jeżeli jest jakaś konkurencyjna wizja, grupa, tak, to w sytuacji gminy, gdzie od samorządu na przykład zależy bardzo dużo miejsc pracy, tak, od administracji samorządowej. Zresztą sam o tym pisałeś wiele lat temu, odnosząc się, tak jak pamiętam, do takiej siły rynków lokalnych, tak, i jaka część ludzi w danym obszarze jest zatrudniona przez instytucje zależne od budżetu, a jaka przez niezależne, czyli przez biznes, a jaka jest w ogóle niezatrudniona. W tym zawsze gmina, tym oczywiście rola tego sektora administracji lokalnej jest większa. Jest oczywiste, bo nie ma konkurencji. No. Wszyscy chodzi mi o to, że z tą demokracją jest słabo, że ten samorząd działa świetnie od takiej strony, no, zarządczej, tak? Ale przecież i w duchu ustawy samorządowej i też jakby mamy literę ustawy samorządowej i literę konstytucji, one obie podkreślają ten charakter wspólnotowy, tak, i wspólnoty. Wszyscy mieszkańcy tworzą samorząd, a nie urząd, tak. Nie, często ludzie utożsamiają samorząd z tym, co się dzieje w tym budynku, tak. Po pierwsze, wszyscy są wspaniali wyłącznie w raju. Nie ma chyba drugiego miejsca we wszechświecie, gdzie nie byłoby niewspaniałych. No, znasz złych lekarzy, złych nauczycieli, złych policjantów, złych posłów, to nawet nie trudno, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wolałbym, żebyś powiedziała, że z tą demokracją nie jest słabo, tylko bywa słabo. Możemy się zgodzić, bywa słabo, bywa, ale bywa, to co... No, ale nie zawsze pójdziesz do dobrego lekarza, czasem do niekompetentnego, albo nieuprzejmego, albo takiego, który cię oleje. Czyli oczywiście no, jest krzywa Gaussa. Wszystkie zjawiska społeczne podlegają krzywej Gaussa, czyli jest mała liczba przypadków fatalnych, bardzo duża liczba przypadków średnich i bardzo mała liczba przypadków doskonałych. No, wśród profesorów mamy studentów taką samą krzywą Gaussa. Najwięcej jest średniactwa. Wśród profesorów, ale to średniactwo możemy podnosić na wyższy poziom. Podnosimy. Niedarmo 60% Polaków darzy zaufaniem samorząd. Nie ma innej instytucji publicznej, która by miała taką skalę aprobaty. Samorząd jest na pierwszym miejscu w zaufaniu społecznym. Sejm, rząd są na ostatnich miejscach. Sądownictwo też jakoś tam się dość wysoko lokuje, ale nie wszyscy przegrywają z samorządem, a w końcu wszyscy, nie każdy zna sądy, ale wszyscy znają samorządy. To znaczy to, że ten samorząd ma ponad 60% aprobaty, świadczy o tym, że wszyscy, którzy znają ten, znaczy, że mimo tego, że wszyscy znają tę instytucję, to ona jednak cieszy się tak wysokim zaufaniem. No oczywiście, że bywa słabo, no ale jak pamiętam naszą poprzednią rozmowę, gdzie mówiłem, no jak macie złego wójta, to go sobie sami wybraliście. Jak mamy takiego prezydenta, jakiego mamy i to, co go sami wybraliśmy. Jak mamy taką władzę publiczną, jaką mamy w Sejmie, no to sami żeśmy to dokonali. My, Polacy, my mieszkańcy gminy. I nie miejmy pretensji do wójta, że jest paskudny, miejmy pretensje do siebie, żeśmy paskudnego wójta wybrali. Owszem, są trudności, są naciski, są kliki, są koterie, jest zastraszanie, ale dynamika społeczna potrafi obalać lokalnych czy centralnych autokratów. I nic nie trwa wiecznie. No jeżeli mamy burmistrza czy wójta, który jest 20 czy 30 lat jeszcze był naczelnikiem, to nie zawsze dlatego, że on zdominował tę gminę. No, jest pan burmistrz Kurek w Pszczonowie, który był chyba jeszcze naczelnikiem, ale nikt nie mógł w Pszczonowie 20 lat temu czy 30 marzyć o takim sukcesie, jakie to miasto osiągnęło. I to zawdzięcza się prawdopodobnie panu burmistrzowi Kurkowi. Czyli
No mamy jednak do czynienia z po pierwsze tą krzywą Gaussa, po drugie z tym wysokim zaufaniem i po trzecie z tym, że jak Regulski mówił, weźmy sprawy we własne ręce. To było jego zawołanie przed wyborami 27 maja. I no nie ma, jak mówię, powszechnej szczęśliwości. Zgoda, no są przypadki korupcji politycznej, korupcji finansowej, ale są przypadki również burmistrzów, wójtów, którzy robią coś z niczego. To ja pełna zgoda, ja nie chcę tutaj w tej rozmowie, żebym pełnić roli takiej osoby no, biczującej ten samorząd, bo ja sama jestem wielką entuzjastką i mieszkam w gminie, która jest od strony samorządowej no, świetnie zarządzana. Mamy bardzo dobrego burmistrza w sąsiednich gminach też. Mam nadzieję, że cię usłyszy. Może mnie usłyszy. Mieszkam w gminie Brwinów. To będzie taki product placement. Natomiast, no i znam, no z uwagi na to, czym się w fundacji zajmujemy, wiele samorządów lokalnych, tak, właśnie w małych gminach. I oczywiście są takie, gdzie ta demokracja lokalna jest praktykowana w sposób, no można powiedzieć, podręcznikowy. Trzeba by dzieciom pisać tym takim, nie wiem, w której klasie o samorządzie teraz program przewiduje, tak? Poprzednio to było w gimnazjum, teraz pewnie w starszych klasach podstawówki i są takie gminy, które można by opisać jako takie modelowe, ale jest wiele takich, w których to wszystko, o czym mówimy, ten rozwój lokalny idzie świetnie, potrzeby mieszkańców są zaspokajane, przedsiębiorcy mają stwarzane dobre warunki, ci burmistrzowie czy wójtowie są tacy jak ten z Biłgoraja, tak? Pytają, co robić, żeby nie przeszkadzać, a jednak ta sfera społeczna trochę kuleje i moje pytanie... Co to znaczy strefa społeczna? No na przykład, że rola obywateli zorganizowanych w organizacje albo niezorganizowanych jest wyłącznie taka, że oni chodzą i w takim jakby trybie proszalnym tak czegoś tam chcą, a samorząd nie jest skłonny. Ale bez przesady, no. Ja nie jestem takim no, zideologizowanym entuzjastą powszechnej społecznej samorządności. No, po to wybieramy radę, po to wybieramy burmistrza, żebyśmy nie musieli sami decydować, gdzie położyć krawężnik i któremu przedsiębiorcy dać dotację. Ale które organizacje mają dostać pieniądze na to, żeby prowadzić zajęcia z dziećmi, można by decydować w sposób bardziej przejrzysty niż z podłużego palca, bo zawsze tak było. Ale no, zgoda, no tutaj, ale znowu z naszych badań wynika, że mniej więcej tylko 20% ludzi interesuje się w sposób taki aktywny tym, co się dzieje na terenie gminy, a 5% z czasem podejmuje działania, głównie wtedy, jak coś im zagraża. Sam się nie interesuje naokoło tym, znaczy interesuje się, ale nie podejmuje akcji do momentu, do którego nie chcieli nam zabrać trawników przed naszymi domami, żeby zrobić te parkingi nikomu niepotrzebne na cichej ulicy w środku Mokotowa. O, wtedy żeśmy zaczęli się buntować, napisałem artykuł do Gazety Wyborczej, mieszkańcy zaczęli się spotykać. Owszem, obroniliśmy nasze trawniki, mimo tego, że pierwsza rozmowa z burmistrzem była koszmarna. Koszmarna. On powiedział, my działamy szybko i wy tu nie macie nic do gadania. Do widzenia. No ale jednak, był zmuszony zmienić zdanie. No ale nie możemy biegać wokół każdej inwestycji, każdego przedsięwzięcia i wymuszać na władzy to, żeby nam zaspokajała nasze partykularne potrzeby, bo każda władza musi rozsądzić, czy potrzeby te są ważniejsze od potrzeby innych. I tutaj mamy do czynienia z tą reprezentacją. Nie podoba nam się, że potrzeby większości nie zostały zaspokojone. Nie wybieramy tego dżentelmena czy tej lady na następną kadencję. No, ja jednak uważam, że taka demokracja bezpośrednia nie powinna mieć miejsca, nie we wszystkim powinny się
gdzie wszystkim powinny się zajmować referenda lokalne. No, jesteśmy Szwajcarią, mamy władzę przedstawicielską. No, trudno sobie wyobrazić, że z referendum, jaka ma być stopa procentowa w Polsce w ramach demokracji bezpośredniej. Tak samo nie wszystkie sprawy muszą być rozstrzygane przez ogół mieszkańców. Są zawsze grupy lobbujące, silniejsze, mniejsze, mające większy dostęp do władzy, słabszy dostęp do władzy. No to jest gra polityczna, gra społeczna, gra wpływów. Na całym świecie tak się dzieje. I ja jednak bałbym się takiej oto sytuacji, że wszyscy mieszkańcy co chwila decydują o tym, co się dzieje w gminie. To jak bałbym się sytuacji, że wszyscy mieszkańcy tymi rękami budują strategię rozwoju. No tak, ale jak się buduje strategię rozwoju małej gminy, gdzie mieszkańców jest 5 tysięcy i dużo decyzji takich do podjęcia, które bezpośrednio, dużo bardziej bezpośrednio niż te decyzje w dużych miastach, tak, będą ich dotyczyć, to można sobie wyobrazić, że dobry samorząd, nie tylko sprawny, ale taki, któremu zależy na spójności tej wspólnoty i na tym, żeby na przykład nie rozpalić konfliktów za 3 lata, kiedy się będzie realizować coś, co jest zapisane w tym planie rozwoju, tak, żeby na tym wstępnym etapie z ludźmi rozmawiać, a nie szykować te plany na przykład w ukryciu. Rozmawiać. Ja jestem zwolennikiem takiej autorytarno czy arbitralno-eksperckiej metody budowy strategii, to znaczy pierwszy wariant tej strategii powinien być przygotowany przez władzę, która w moim rozumieniu jest właścicielem strategii i jest zobowiązaniem władzy, że my to w ciągu następnych kilku lat będziemy robili to i to. Do tego są potrzebni zewnętrzni eksperci, którzy są w stanie wydobyć się z miejscowych układów i spojrzeć na to chłodnym zewnętrznym okiem, ale taka pierwsza wersja strategii powinna być puszczona w bardzo szeroki obiekt konsultacji. Ale ostateczną decyzję jednak musi podjąć wójt, burmistrz czy prezydent miasta. No to oczywiście, jest, bo on ponosi, czy ona on odpowiedzialność. Ponosi, tak? Ona odpowiedzialność, bo to jest zobowiązanie. Oczywiście, że tak. Ale no moja wiara w tak zwaną zbiorową mądrość nie jest bezgraniczna, tak bym to delikatnie ujął. Mieszkańcy z reguły no, nie znają się na tym, co się dzieje w gminie i jak się powinno dziać w gminie. Mają oczywiście swoje potrzeby, ale gdybyśmy chcieli zaspokoić potrzeby wszystkich, to by nam no, nie starczyło środków skala potrzeb jest nieporównanie większa niż skala możliwości. I jak mówię o strategii, szczególnie trudno mi to było włożyć w świadomość moich partnerów na Ukrainie, strategia to wybór. I ten wybór musi dokonać władza, czasem nawet no, w pewne konflikty powodując, czy bez możliwości uniknięcia tych konfliktów. No bo zaspokajamy te potrzeby, nie zaspokajamy innych. Nic się na to nie poradzi. To prawda, zawsze jest ten wybór, ale ja jednak będę się upierać przy tym, że lepiej jest, jeśli więcej obywateli jest świadomych, tak, wciąga się ich w te rozważania i tłumaczy im się, dlaczego tak. Jest ten wybór, na czym on polega. Tak. No ten proces aktywizacji obywateli jakby pozytywne, a nie tylko w tym momencie, kiedy ten trawnik chcą zamienić na parking, albo właśnie ktoś stawia wielką fermę przemysłową na granicy mojego ogrodu, tak? No, wydaje mi się, że lepiej by te wspólnoty... Czasem ma prawo niestety, no. Czasem ma prawo, tak, bo prawo wyższego rzędu mu pozwala. Tak, no niestety to prawo w tej sferze bywa kulawe. Ale wracając do konfliktu, bardzo często konflikt w społeczności jest indukowany przez konflikt w elitach. To znaczy rzadko kiedy konflikty, czy inaczej, nie wszystkie konflikty mają charakter oddolny. Są przypadki gmin, które bardzo straciły na tym, że konflikt w elitach przeniósł się na konflikt wewnątrz gminy. I na przykład w związku z tym jakaś inwestycja, która byłaby korzystna, nie została podjęta. No, znowu konflikty są nieuniknione.
zawsze, nawet w przypadku przestrzeni, mamy do czynienia z konkurencją o tą samą część przestrzeni przez różne podmioty. Parking trawnik, park osiedle, no i tak dalej, i tak dalej. Takie zagospodarowanie terenu, inne zagospodarowanie terenu. I z reguły ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. No to jest jak w sądzie, prawda? 50% klientów sądu jest nieusatysfakcjonowanych, bo tylko 50% wygrywa. To prawda. Naturalna kolej rzeczy. Ale w tej przestrzeni tu akurat mamy specyficzne prawo, tak, które no, ustanawia konieczność odbycia rzeczywiście tego procesu konsultacyjnego, który w bardzo wielu sytuacjach no, jest markowany albo odbywany pozorny. Tak pozorny, żeby się nie odbywał, ale no, jednak są miejsca, gdzie jest inaczej. Nasza fundacja też jakby tym się zajmuje, pracujemy w różnych gminach właśnie z samorządami i z ludźmi nad tym, żeby te konsultacje były rzeczywiste, prawdziwe. Pewnie się z tym zgadzam. I nawet jeżeli na koniec decyzja jest taka, że tak jak powiedziałeś, no, połowa jest niezadowolona, to jeśli te konsultacje się dobrze odbywają, to chociaż ta połowa rozumie, dlaczego tak została podjęta decyzja i właśnie ten konflikt, to jest rozbrojone, tak? Nie ma potem z tego awantur i wybuchów, czy są dużo rzadziej niż kiedy to się podstawa. Samorządów usatysfakcjonowanych może i powinno być znacznie większe niż 50%. No to nie jest sytuacja konfliktowa z natury rzeczy, jak w sądzie, że przychodzimy do sądu, ty masz swój interes, ja mam swój interes, jedno z nas wygra. A drugie przegra. No, ten szukanie szerszego porozumienia i możliwość jego znalezienia jest oczywiście w samorządności no, znacznie bardziej powszechna i znacznie bardziej pożądana niż w sądach, gdzie to nie jest z natury rzeczy, z logiki procesu sądowego możliwe. No zgoda, no ja się z tym, nie mam tutaj żadnego głosu sprzeciwu. Czasem nawet lider lokalny jest w stanie wykrzesać ze społeczności lokalnej to, czego oni nawet nie podejrzewali, że w niej istnieje. Badaliśmy kilkanaście lat temu polskie gminy, przyjechałem do jednej z gmin, rozmawiam z wójtem, który już niestety nie jest wójtem w tej gminie, no bida z nędzą, nic nie ma. I przez pierwsze 5 minut myślałem, że człowiek nie wie, o czym mówi, ale po 5 minutach zacząłem go słuchać z niezwykłą atencją, bo on mówił, że on chce wykrzesać dumę z bycia mieszkańcem tej gminy. To była gmina Kije w Świętokrzyskiem. Tam był wójtem pan Słonina, który no, wzbudził moją niezwykłą aprobatę tym, że on na przykład robił konkurs na Kijanina Roku, czy na Kijaninkę, bo nie Kijankę Roku. No mobilizował tę społeczność do tego, żeby zaczęli myśleć wspólnotowo. Bo niewiele więcej mógł zrobić. Burmistrz Łączny z Dzierzgonia, gdzie miał w 90 roku bidę z nędzą, bezrobocie, brak fachowców i tak dalej, zaczął od tego, posprzątajmy swoją gminę. I zainspirował założenie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. No oczywiście, że światła władza nie tylko działa w sferze gospodarczej, ale działa również w sferze społecznej. Czasem mając pomysły, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać irracjonalne, ale one potem wracają pozytywnie do tego, że z tej gminy nawet gospodarczo da się więcej wydobyć, niż się to wydawało na początku. I to w wyniku mobilizacji tego kapitału endogonnego, a nie tylko czekaniem na inwestora zewnętrznego. Pełna zgoda. Natomiast nie jest to 0-1, to znaczy gdzieś jasne. Szukamy miejsca między tym 0 a 1, czyli pełnym autorytarną władzą, a rozszalałą demokrację. I gdzieś tutaj należy się posuwać ku demokracji, ale bez dążenia do tego, żeby wszyscy co 2 tygodnie w referendum gminnym decydowali o wszystkim. Znaczy, o, do tego nam daleko. O, na szczęście. Dziękuję za to na szczęście. Na szczęście do tego nam daleko. Tak, oczywiście. Ale... I ta mobilizacja miejscowej społeczności jest,
jest ważna, ale może, nie wiem, warto by to zbadać jakoś bardziej rygorystycznie, że im lepiej się dzieje w gminie, tym mniejsza potrzeba partycypacji społecznej. Taką hipotezę bym sformułował. No właśnie, ale... jest, by uzewnętrznia się oddolnie wtedy, gdy w gminie dzieje się niedobrze. Być może, nie wiem. Ale czy to nie znaczy, że mi się, ja myślę, że tak jest. Ja, to jest też moja robocza hipoteza, ale ja bym ją pociągnęła dalej, że wtedy, kiedy w gminie dzieje się niedobrze, jest ta aktywność taka no, właśnie nastawiona na walkę, tak? I, ją, i ona jest bardzo widoczna, spektakularna, bo ona głównie chodzi o to, żeby coś zablokować, tak? Czy z poziomu jakby rozwoju gospodarczego. No życie. Ale są, myślę, że są społeczności i wydaje mi się, że znam takie, tak, w których dzieje się na tyle dobrze, że ta aktywność społeczna przekierowana jest w te inne sfery, tak, organizowanie czasu wolnego, aktywność oddolna, kulturalna, tak, tego typu rzeczy, które często też są jakby do domeną działań społecznych, tak, i można powiedzieć, że ludzie są tam aktywni społecznie, tylko czego innego ta aktywność dotyczy i nie jest może szczególnie z zewnątrz tak, tak bardzo widoczna, tak, bo ta aktywność... Ludzie mają potrzebę ekspresji, mają potrzebę aktywności i dobrze byłoby, żeby władza lokalna tę potrzebę umożliwiała realizowanie tej potrzeby, a nie ją blokowała. Ale jeżeli znamy gminy, w których dzieje się dobrze mimo braku aktywności społecznej, to jest od razu dowód, że ta aktywność społeczna nie jest konieczna do sukcesu. Jak się zastanawiałem nad stylami kierowania gminy, no oczywiście jest styl menedżeryjny, jest styl mobilizujący, jest styl partycypacyjny, no różne są te style i rolą lidera lokalnego, który w moim rozumieniu jest najważniejszym czynnikiem rozwoju czy sukcesu lokalnego, jest to, by dobrać właściwy styl do danych warunków społecznych, gospodarczych i wszelkich innych, żeby nie iść wbrew temu, co tej gminie jest naprawdę potrzeba, to trzeba geniuszu przywódcy. No nie każdy ma geniusz przywódcy. Znowu nie wymagajmy, żeby wszyscy burmistrzowie i wójtowie byli tym geniuszem obdarzeni. Wracam do krzywej Gaussa, wracam do rozkładu normalnego. On jest powszechny w przyrodzie, w procesach społecznych. I nie zrzymajmy się, że wszędzie nie panuje powszechna doskonałość, bo nie może zapanować powszechna doskonałość. Zgoda, nie zapanuje. Tylko dochody nie mają rozkładu normalnego. Mają skrajnie asymetryczny. No właśnie. Ale wróćmy do tych wyzwań, tak? Bo jednak rzeczywistość współczesna jest kompletnie inna niż ta rzeczywistość, w której jakby te samorządy powstawały i potem sprawdzały się w boju, realizując te wszystkie inwestycje, sprzyjając lokalnemu biznesowi, ściągając większy biznes, rozwijając szkolnictwo i tak dalej, i tak dalej. A teraz na co powinien głównie zwracać uwagę i w jakim kierunku iść samorząd, który nadal poważnie myśli o swojej roli rozwojowej, a nie wyłącznie o utrzymaniu tego, co jest? Myślisz o teraz w kontekście epidemii, czy myślisz o teraz? Nie, chyba nie, chociaż może w kontekście epidemii to też. Szersze teraz. No nie wiem, czy niewątpliwie trzeba reagować na nowe wyzwania. To teraz krótkie będzie miało prawdopodobnie dość duże znaczenie na teraz dłuższe. Prawdopodobnie zmieni się forma pracy. To, że rozmawiamy przez kamerkę, to, że kiedyś komisja habilitacyjna musiała się odbyć w Szczecinie, a teraz się odbywa tele. To, że rady, być może gmin również działają tele, to, że dzieci się uczą tele i tak dalej, prawdopodobnie zostanie na dłużej.
Gminy muszą w związku z tym niewątpliwie zintensyfikować inwestycje publiczne, wyłącza telekomunikacyjne, być może wyposażanie dzieci w laptopy, być może w szkolenia nauczycieli, jak prowadzić zajęcia zdalne, być może ta edukacja teleinformatyczna i hardware teleinformatyczny musi ulec radykalnemu przyspieszeniu, bo to po epidemii zostanie. To jest to wyzwanie. No być może internet 5G tutaj pomoże, jeżeli się upowszechni, który mimo niektórych supozycji nie rozsiewa koronawirusa, a są takie, jak wiemy, kretyńskie koncepcje spiskowe. Czy to jest to, w czym funkcjonujemy od kilku miesięcy, zostanie z nami na dłużej. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała, a to dotyczy wielkich miast, no przestrzeń biurowa się prawdopodobnie załamie, to wiemy. Jak to będzie dotyczyło gmin wiejskich? No one są troszkę, jak to się mówi, dalej od szosy, to znaczy te procesy globalne słabiej przesiąkają do peryferyjnych obszarów, które są często zdominowane przez tradycyjne sektory, czyli rolnictwo, plus usługi takie powszechne i niewiele tam jest więcej. No te usługi powszechne będą niewątpliwie, jak mówiłem, coraz bardziej poddane teleinformatyzacji. No ale oprócz tego trzeba starać się robić swoje, trzeba bronić się przed centralistycznymi zakusami obecnej władzy. To jest wyzwanie znowu bardzo istotne. Nie wiadomo, jak się można obronić, ale na przykład zablokowanie wyborów nieszczęsnych 10 maja w znacznej mierze zawdzięczamy samorządom, które stanęły na gruncie legalności i powiedziały, nie ma podstawy prawnej, nie udzielimy, nie udostępnimy spisów mieszkańców. Proszę bardzo. Czyli to znowu prawdopodobnie współpraca międzygminna w szerszym zakresie, wspieranie związków międzygminnych, które mogą być transmiterem interesów lokalnych na szczebel centralny, zaniechanie konfliktów w ramach tych związków powiatów, związków gmin wiejskich, mówienie jednym głosem, jeżeli to jest możliwe, bo politycy lokalni też są podzieleni w skali makro politycznie. To jest no, obrona przed centralizacją. Wiemy, niech będzie Budapeszt w Warszawie, Orban już wziął za twarz samorządy i nie tylko. Myśmy na szczęście tego jeszcze nie dokonali, ale daj Boże, jak mówił kiedyś klasyk, nie idźcie w tym kierunku, no nie idźmy w tym kierunku. Co? Niektóre gminy mogą być znowu prawdopodobnie w mniejszym stopniu gminy wiejskie dotknięte no, prawdopodobnym wycofywaniem się ze zbyt, jak się okazuje, rozbudowanych łańcuchów dostaw. Mamy teraz informację, że 20 tysięcy pracowników fabryki Nissana w Hiszpanii traci pracę, bo Nissan zamyka fabrykę w Hiszpanii. Nie wiem, czy to jest podyktowane wyłącznie czynnikami ekonomicznymi, czy również tym, że rozkręcony, rozdęty łańcuch dostaw nagle się okazuje w sytuacjach skrajnych, w sytuacjach takich ekstremalnych, niebezpiecznie długi i no, mieliśmy po katastrofie, jak to się nazywa, w Fushimie, tak? W Fukushimie, na przykład zastój z samochodami elektrycznymi czy hybrydami, bo akumulatory czy inne ustrojstwa tam produkowane. Czyli być może nastąpi wycofywanie się z tych globalnych więzi dostaw, co być może niektóre polskie gminy, które mają jakiegoś producenta, który coś dostarcza gdzieś tam, czy do Argentyny, czy do Japonii, czy do Francji, być może się to zamknie. No, trzeba przeciwko temu w jakiś sposób się bronić, ale nic nie jest wieczne. No, wiemy, że proces globalizacji spowodował wynoszenie się
biznesów z krajów bogatych do krajów biedniejszych, w tym do nas, ale być może nastąpi powrót do krajów bogatszych. No, gminy potrafią być dotknięte decyzjami podejmowanymi na zewnątrz. Im większa zależność od decyzji podejmowanych na zewnątrz, tym większa niepewność. Rosja, która żyje z ropy, nagle biduje i czy będzie bidowała, dlatego że cena ropy spadła i tak dalej, i tak dalej. Polska miedź i Legnica i cały ten obszar są zależne od światowych cen miedzi. Jakaś mała gmina może być zależna od decyzji zapadającej w Liverpoolze czy gdziekolwiek indziej. No ale znowu nie można liczyć wyłącznie na siebie, bo czasem potencjał endogenny jest bardzo niewielki. I jeżeli na zasoby danego układu terytorialnego nie ma zewnętrznego popytu, to ten układ terytorialny nie może myśleć o światłym i szczęśliwym rozwoju, bo ten zewnętrzny popyt jest konieczny, szczególnie dla małych układów gospodarczych, do tego, żeby można było no, pomnażać swoje zasoby i mieć wzrost gospodarczy. Czyli te zagrożenia, ale z drugiej strony być może niektóre układy lokalne zyskają swoją szansę w wyniku tych rwania się tych łańcuchów globalnych. No, sytuacja jest niepewna, sytuacja jest płynna, trzeba tę sytuację bardzo dokładnie monitorować i światli burmistrzowie, być może w większym stopniu niż wójtowie, powinni patrzeć jak na losy ich gminy czy miasta wpływa to, co się dzieje w skali globalnej, bo ta zależność jest silna, ale również ona staje się mniej stabilna w wyniku naszej nieszczęsnej pandemii. Czyli żyjemy w czasach takiego, no być może jeszcze nie przełomu, ale na pewno niepewności. I ta niepewność będzie z nami przez następnych kilka lat. Niektórzy mówią, że można się nauczyć z poprzednich kryzysów. Ja sądzę, że nie można się nauczyć z poprzednich kryzysów, dlatego że w poprzednich kryzysach nie mieliśmy takiej roli usług tele, czy informatyki, czy informacji, wymiany informacji jak teraz. I również nigdy tak globalizacja nie była rozwinięta. I na te dwa procesy obecny kryzys wpłynie w sposób trwalszy niż nam się to wydaje. Jeżeli dziecko nie wie, co zrobić, to niech idzie na informatykę. Dlatego, że ta rewolucja, mimo tego, że już bardzo zaawansowana, prawdopodobnie się pogłębi i za nasza zależność od wymiany informacji i od urządzeń pomagających w wymianie informacji będzie coraz większa. Jesteśmy przed rewolucją 5G, czyli internetu rzeczy, internetu, który porazi nas swoją szybkością i łatwością dostępu. Właściwie nie będzie ograniczeń. Tutaj mam pewne wątpliwości, czy jest, ale na tym się nie znam. Kiedyś prowadziłem rozmowę z jakąś panią dyrektor z Ministerstwa Cyfryzacji. Czy inwestowanie w sieć, w sztywne łącza, światłowody nie jest już przestarzałą technologią w stosunku do łączy napowietrznych? Tego nie wiem, ale warto by się zastanowić. Teraz jeszcze szybkie łącze światłowodowe jest przewagą, ale być może za chwilę będzie obciążeniem. To by trzeba dokładnie zbadać. Kompletnie się na tym nie znam, ale wątpliwości w związku z moją niewiedzą mam istotne. Czy, no, ciekawe pytanie, to niech na to odpowiedzą wam specjaliści. Czy gminy mają ciągle inwestować w światłowód, czy być może już myśleć o 5G za pośrednictwem sieci napowietrznych, tych telesieci? No, te, które generalnie... Sytuacja nauki przez internet, może nawet bardziej niż pracy, tak, pokazała teraz, jak bardzo brak tego stabilnego internetu, czyli właśnie tego światłowodu, no, utrudniał w bardzo wielu miejscach w Polsce dostęp, tak, i równy dostęp. I ta sytuacja
nauki przez internet bardzo obnażyła po raz kolejny nierówności, tak? Jeżeli chodzi o edukację, wręcz je pogłębiła. Myślę, że no, bardzo to będzie widoczne na początku następnego roku szkolnego. No tak, ale może za 3 lata już 5G będzie tak powszechnie, że nie trzeba będzie mieć światłowodu. Ale trzeba będzie mieć komputer albo komórkę, albo tablet dla każdego dziecka w rodzinie. Rurę, prawda, światłowód tak. Z rurą. No, tak. Jeśli ta rura przestanie być potrzebna, być może fala będzie. Ja na przykład rozmawiam z tobą, nie mam światłowodu, nie mam linii, mam łącze radiowe przez router, który sprowadzony w domu, bo urwałem się od Ostrady, prawda? Bo, czyli być może, nie wiem, no spytajcie się specjalistów, co się będzie działo z teleinformatyką za 3-5 lat. Teraz tak, ale za 5 lat może już nie. No więc te wyzwania są rozliczne. Żadnych chyba recept jeszcze w tej chwili nie należy formułować, bo nie wiemy, co się będzie działo tak naprawdę, ale trzeba zachować czujność, zwiększyć skalę czujności, pytać się specjalistów, śledzić to, co oni mówią, nawet nie tylko nasi, ale światowi. No nie wiemy, jak będzie wyglądała recesja, mówi się, prawie cały alfabet się wymienia, prawda? Recesja V, U, L, W, I. No, każda litera reprezentuje pewną trajektorię gospodarki. I znowu trzeba czasem być może przygotować się na pewne trwałe załamanie. No, nie ma tutaj recept. Nie ma tutaj recept. Trzeba się uczyć cały czas, na bieżąco. To na pewno trzeba jest. Trzeba się uczyć i trzeba śledzić procesy zachodzące, no, nawet w Hiszpanii. Bo jak Nissan zamknął fabrykę w Hiszpanii, to trzeba się dowiedzieć dlaczego. Czy zbudował w Portugalii, czy przestraszył się rozciągniętych więzi kooperacyjnych. Jeżeli to drugie, to być może niektórzy poddostawcy będą mieli kłopoty, bo firmy macierzyste się przestraszą. No my jesteśmy blisko na szczęście, bliżej niż Hiszpania do Japonii, ale nie wiadomo, co się będzie działo. Nie wiadomo. Trzeba to śledzić i trzeba uczyć się od jak mówisz, od mądrych, śledzić przynajmniej to, co oni mówią. Czyli jest trudniej niż było, ale też ciekawiej. Było z wielu względów. Sytuacja światowa i polska w gospodarce jest niepewna. Zakusy centralizacyjne są ewidentne. No ten pomysł, żeby rząd miał prawo gmerać w zatrudnieniu w samorządzie na szczęście upadł, ale kto wie, co się w jakiejś ustawie o rozwoju sadownictwa nagle nie pojawi w odniesieniu do najważniejszych prerogatyw samorządu terytorialnego. Też trzeba tutaj bardzo czujność dużo zachować, bo wiemy, że twórczość radosna naszych polityków jest właściwie nieograniczona, a intencje są nie zawsze słuszne, do których ta twórczość idzie. Czyli tutaj wspomniałeś tę ustawę. Można powiedzieć, że w takich czasach tym bardziej wzrasta rola tych korporacji samorządowych, tak? Związek gmin wiejskich, Związek powiatów, Unia Miast i Miasteczek. Tak, mówiłem. Starać się wyciszać, jeżeli istnieją, bo ja nie śledzę tej organizacji, konflikty, a na pewno nie rozgrywać tych konfliktów szukaniem pomocy zewnętrznej. Dlatego, że to wzmacnia niechętną samorządom władzę centralną, która powie, no patrzcie, przecież do nas się część Związku Gmin Wiejskich zgłosiła o pomoc. I to już jest bardzo niebezpieczne, dlatego, że to daje argument do niecnego wykorzystania przez obecnych rządzących, którzy mogliby chcieć ograniczyć prawa samorządów, czy możliwość samorządów. Patrzcie, nas popierają. Czyli tu bym przed tym bardzo przestrzegał, żeby władza centralna obecna była arbitrem w
konfliktach wewnątrz struktur samorządowych. To by było zabójcze dla tych struktur. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Miejmy nadzieję, że nie ma tych konfliktów wewnątrz tych układów samorządowych. Ale mówię, nie śledzę tego. No, niestety myślę, że są, ale może są dobrze skrywane, więc skoro ty nie wiesz, to może ci, co nie powinni wiedzieć, też nie wiedzą. Czy możemy jednak jakimś, nie wiem czy optymistycznym, ale może jakimś takim, może optymistycznym akcentem skończyć tę naszą rozmowę? Ale ja przez całą naszą rozmowę byłem znacznie bardziej optymistyczny niż ty byłaś, dlatego że ja mówiłem, że nawet jeżeli są jakieś niedostatki, to one są konieczne, co jest niewątpliwie optymistycznym wydźwiękiem i że owszem, niektóre da się usunąć i należy starać się, ale ogólnie rzecz zamiana czasownika jest nabywa, też jest optymistyczna. A jeśli chodzi o przyszłość, bo tu już myślę, że nie ma między nami sporu co do tego, jak samorząd jest ważny i jak w sumie sobie poradził, natomiast pewnie ja trochę gdzie indziej widzę te dziury i na nie patrzę, ale teraz pytam o tę nutę optymizmu, jeśli chodzi o przyszłość, czy to jest zbyt jeszcze płynne z uwagi na kryzys i nie możemy nic powiedzieć. Optymizm mój ma charakter niejako wewnętrznej postawy życiowej. I sądzę, że te kataklizmy, jakie nad nami wiszą, na przykład wyjście z Unii Europejskiej, a nie można tego wykluczyć, się nie spełnią. Nie zaistnieją te kataklizmy. Samorząd powinien bronić nas przed takim samobójczym krokiem. Tu jest też rola samorządu. Sądzę również, że jak popatrzymy na całe nasze ostatnie 30 lat, a nawet jak popatrzymy na ostatnie nasze 100 lat, to jednak osiągnęliśmy w ciągu tych 100 lat w wyniku najrozmaitszych zakrętów historii, pozycję wyjątkową w naszej tysiącletniej historii. Jesteśmy w środku Europy, co prawda sami się teraz spychamy na peryferię, ale ja często z pewnym prawdopodobnie naddatkiem porównuję wstąpienie do Unii Europejskiej z chrztem Polski, która też była, albo mogliśmy iść na wschód, albo na zachód. 2004, wejście z drugiej peryferii do pierwszej peryferii, bo nawet w Unii Europejskiej jesteśmy peryferią, ale jesteśmy w centrum, jesteśmy po dobrej stronie mocy, po dobrej stronie granicy. Samorządy powinny tego bronić. Sukces gospodarczy, społeczny, polityczny, mimo najrozmaitszych zawirowań przez ostatnie 30 lat jest niewątpliwy. Niewątpliwy. Polska osiągnęła największy wzrost gospodarczy ze wszystkich krajów postsocjalistycznych. Owszem, ten wzrost miał swoje koszty społeczne, ma do dzisiaj. Nie wszystkie procesy społeczne były w pełni rzeczywiście doskonałe, niektóre były dość trudne, ale w tak dobrej sytuacji nie byliśmy nigdy. Materialnej, społecznej, świadomościowej, mimo z rozwalenia systemu edukacji powszechnej przez niechlubnej pamięci panią minister Zalewską, poziom edukacyjny naszego społeczeństwa jest nieporównanie wyższy niż 30 lat temu. To też świadczy o tym, że po pierwsze ten sukces był udziałem wszystkich nas, a po drugie, że trudniej jest wciskać ciemnotę ludziom wykształconym. Tempy, tam ciemny lud to kupi, już się w coraz to mniejszym stopniu może sprawdzić, bo ten lud przestaje być tak ciemny, jak to się niektórym wydaje. Czyli ten optymizm takiego długiego trwania w moim wykonaniu, w moim przeświadczeniu jest ugruntowany. I uzasadniony. Uzasadniony. Poza tym jest niewątpliwie rozwój ma kształt sinusoidy,
ale ta sinusoida jest niewątpliwie wznosząca. Jesteśmy teraz w dołku gospodarczym w wyniku i pandemii, i nieprzygotowania się do nas przejedzenia rezerw. Jesteśmy w ostrym dołku politycznym. Jesteśmy w dołku konfliktu politycznego, który jest być może nawet głębszy niż za czasów Solidarności. Zwracam uwagę, że Kiszczak z Michnikiem się porozumieli, a Budka z Kaczyńskim niekoniecznie mogą usiąść do jednego stołu. Ten konflikt jest głębszy, to jest paradoks, że wtedy, kiedy mamy pełną demokrację, konflikt jest głębszy niż wtedy, kiedy nie mieliśmy, kiedy mieliśmy demokrację socjalistyczną, tak zwaną. To jest chichot historii, ale ta sinusoida jest znosząca. Ta władza nie będzie trwała wiecznie i daj Boże, żeby ci, którzy będą po niej, będą w stanie się wewnętrznie porozumieć i będą w stanie działać na rzecz dobra wspólnego, a nie tylko dobra partyjnego, jak to się dzieje obecnie. Ale prawdopodobnie tak będzie, bo nawet Orban nie będzie wiecznie premierem i systemy autorytarne w Europie dawno upadły. Dzisiaj czytałem w gazecie, że opozycja względem pana prezydenta Łukaszenki narasta. Putin się wycofał z tego pomysłu, żeby wykasować jego poprzednie kadencje i dać mu prawo rządzenia. Czyli te autorytarni władcy napotykają ograniczenia. Napotykają ograniczenia, jak nie społeczne, to biologiczne. Ja nie darmo wymieniam różne nieładne przykłady, bo sądzę, że Polska niestety ociera się o te przykłady rosyjsko-turecko-węgierskie, prawda, czy białoruskie, ale to nie trwa wiecznie. Tu mój optymizm też wynika z tego przeświadczenia o wznoszącej się sinusoidzie. Czyli trend jest dodatni, jak to się kiedyś mówiło. Natomiast no, mamy przejściowe trudności i te prawdopodobnie amplitudy, w których funkcjonują układy lokalne, są znacznie głębsze, znacznie częstsze, bo ich los jest poddany znacznie większej sile oddziaływań zewnętrznych niż w przypadku kraju całego. No i też sądzę, że nasi słuchacze i widzowie powinni wierzyć w to, że ta sinusoida mimo wszystko się wznosi. To chciałbym, żeby to było to przesłanie końcowe, że mimo przejściowych trudności jednak może być lepiej, bo te trudności albo sami rozwiążemy, albo same się rozwiążą, albo ktoś za nas je rozwiąże. Jednak raczej liczmy na siebie, ale nie zawsze jest to całkowicie możliwe. Bardzo dziękuję za rozmowę i moja puenta będzie taka, że licząc na siebie musimy czujnie śledzić to, co naokoło, a sami się nieustannie uczyć i mieć poczucie, wyciągać pozytywne wnioski z tego, co obserwujemy na zewnątrz. Tak jest, oczywiście. Dziękuję bardzo.